1ถาดสมุกี้เบคอน1ถาดของในหัวนะคะโอ้เย้Hello, mister. We want to go to Silver Beach Resort. How much? How many person? Two. Two person, two lamai, 500 baht together. 500 bucks? Yeah. 320. Okay. Getting drunk from 7 to 3. Overindulge in flesh like it's free. We're on a fast ride, where monk is killing time with machine. Zobaczcie, jak to wygląda elektryka do światełek z tyłu. Działa? Działa. Więc nikt się nie przejmuje jakimiś rzeczami, że to wszystko jest na wierzchu. Po prostu ma działać i tyle. No jesteśmy. Thank you very much. Thank you. Środa, dzień loda, plażingu. Jesteśmy na plaży, która się nazywa Silver Beach. Bardzo fajna plaża, ale jest strasznie dużo ludzi. Tak więc plażingu wam nie będę pokazywał, bo jest strasznie, strasznie, jak wam wspomniałem, dużo ludzi. Biega wiele nagich dzieci, są takie morświny jak ja. Mnie już bez koszulki widzieliście i zapewne tego widoku powtarzać nie chcecie. Jest cała masa Rosjan oraz takich Hiszpanów, którzy, wiecie, chodzą napakowani. Jak wchodzą do wody, to pierwsze, co obserwują, to swoje wytatuowane suty i klatę i poprawiają sobie włosy. Igiełki na głowie. Z daleka wam tą plażę pokażę. Z bliska nie chciałbym. Ale z daleka wygląda to naprawdę spoko. Popatrzcie. O, widzicie? Jest godzina pierwsza. No, w pół do drugiej. Ale jest bardzo dużo ludzi. Tutaj ta woda nie wygląda najlepiej. Ale tam już jest bardzo czysta i bardzo ładna. No, tylko te tłumy. Ale nie ma się czemu dziwić. Normalna rzecz. Tajlandia, jest bardzo ciepło, przyjemnie. Chce się aż poopalać. No tutaj nie wiem, czy widzicie, ale weszła dziewczyna i zbiera jakieś plastikowe rzeczy. Bardzo dobre, odpowiedzialne zachowanie. Jechaliśmy z takim ziomeczkiem dziś prywatnym samochodem, jakimś, nie wiem do końca, czy to była taksa, czy nie, jakaś taka specyficzna. Wytargowaliśmy jakąś cenę, zgodził się, łaził za nami strasznie, a potem podczas drogi ja mu telefonem pokazywałem na Google Maps, jak jechać do tego miejsca naszego. To była taka abstrakcyjna rzecz i on pod koniec już był zły, bo to 14 km, a z drogi było. Pomimo, że sam nas namawiał, to już potem był zły, że tak daleko musi jechać. Jakaś w ogóle abstrakcja była. Ale fajnym pick-upem się jechało. O, zobaczcie. Hej, koleżanko, co u ciebie? Nie będę jej zaczepiał. Musicie widzieć za mną, jak widzicie, i przede mną. Tutaj chyba 70% samochodów to są pick-upy. Autentycznie, sam jakbym w Tajlandii mieszkał, to bym jakimś pick-upem jeździł. SUVy i pick-upy. Zobaczcie. Tak to jest. Zobaczcie, jakie pikapiki. I oni tak na pakach jeżdżą. W Polsce nie do pomyślenia. No więc pozwólcie, że będę tak GoPro trochę nagrywał. Ale naprawdę już nie mam dziś sił na wyjmowanie aparatu chwilowo. Więc GoPro mi po prostu o wiele łatwiej nagrywać tą naszą drogę. Tam już piękne słońce zachodzi. O. A klimaty, które mijamy, jak widzicie, wyglądają tak. Możecie nawet zobaczyć po samochodach. Same SUVy i same pick-upy. Zobaczcie, jaki fajny statek. No i kto na zdjęciu? Oczywiście, że król. Bo nie wiem, czy wam już mówiłem, ale król tutaj jest wszędzie. No i tutaj zobaczcie, benzynka do skuterów w buteleczkach litrowych, 40 batów buteleczka, czyli jakieś
nie wiem, 4,50, coś koło tego. A obok możecie sobie kupić koszulki, dżinsy, torebeczki, kosmetyki. Jest tutaj absolutnie wszystko od razu na miejscu. Kocham bazary i wiecie to bardzo dobrze. Jednak w tle chciałbym pogadać o czymś poważniejszym. Zamachach stanu w Tajlandii, które są tu bardzo częste. Od 1932 roku armia obaliła aż 19 gabinetów. Ostatni raz takie wydarzenia miały miejsce w maju 2014. Był to efekt rosnących napięć politycznych i społecznych w kraju, które eskalowały od listopada 2013. Tajlandia była wtedy głęboko podzielona pomiędzy zwolenników byłego premiera Thasina Ciwanatry, odsuniętego zresztą w 2006 roku w innym zamachu stanu, a jego przeciwników. Od listopada 2013 w Tajlandii miały miejsce masowe protesty przeciwko rządowi Inlak Ciwanatry, siostry Thasina. Demonstranci domagali się usunięcia jej z urzędu i oskarżali rząd o korupcję oraz nepotyzm. Protesty często przeradzały się w przemoc. Rząd próbował mediować, a nawet rozwiązać sytuację poprzez rozpisanie nowych wyborów, jednak to tylko pogłębiło kryzys. 22 maja 2014 roku stworzona przez generała Chan Ohe Narodowa Rada Pokoju i Utrzymania Porządku przejęła władzę, zawieszając konstytucję i wprowadzając godzinę policyjną od godziny 22 do 5 nad ranem. Stacje radiowe i telewizyjne przerwały transmisję swych programów na rzecz materiałów sił zbrojnych. Protestującym nakazano rozejść się do domów, w przeciwnym razie grożąc użyciem siły. Pucz tłumaczono koniecznością przywrócenia porządku w kraju oraz przeprowadzeniem niezbędnych reform. 23 maja armia aresztowała Inlak Ciwanatrę oraz jej siostrę i szwagra, którzy także piastowali wysokie stanowiska w kraju. Król Tajlandii poparł puczystów, powierzając generałowi Chan Och administrowanie krajem. Tutaj, jak widzicie, za ścianką jest kolejna część, którą właśnie odkryliśmy. Nie no, to jest po prostu niekończący się market. Zobaczcie, jest wszystko. Mięsko, owoce. Tutaj zobaczcie, są kurze łapki. Są, o, rybki różne, inne morskie gady. Wisi sobie tutaj, zobaczcie, jakiś fajny kurczaczek czy coś podobnego. Są orzechy. Tutaj pan kupuje, będzie w domu gotował. Podziękował, zadowolony, będzie co jeść. Tutaj jest pan, którego chyba Justynka szuka, a raczej pani, która robi owoce i soki chyba. Tak, zaraz Justynka się ucieszy, jak zobaczy panią. Na zdrowie, aby pani była zdrowa i długo żyła. Jest absolutnie cudownie. To są miejsca, które powiem wam, że kocham, uwielbiam. One są najwspanialsze. Mam nadzieję, że również wam się to podoba. Jeszcze raz zapraszam do moich materiałów z Uzbekistanu, gdzie byłem na bazarach. Tam sobie obejrzyjcie, jakie piękne miejsca odwiedzałem. Patrzcie, jaki kot. Mordo, co tam znalazłeś? Co tam upolowałeś? Coś znalazł, ale nie chcę powiedzieć co. No to nie, no, nie nalegam. Pani tutaj ma takie fajne Red Bulle z soczkami, takimi różnymi witaminami i tak dalej.
w takiej formie, tylko już nie ma tego z Red Bullem. I potem miksuję wam za 30 batów z lodem i tak dalej. I dostajecie takiego Red Bullowatego szejka, który wygląda tak. Jakieś lekko ponad 3 zł. Zaraz spróbujemy, jak smakuje. Czyli Red Bull, witaminy, lód i jakieś jeszcze inne rzeczy. Powiem wam, że ja już czuję zapaszek, ale jeszcze nie próbowałem. Justynka spróbowała i mówi, że amazing. Więc teraz Red Bull z witaminami, z lodem, z jakimiś dodatkami. Naprawdę coś zajebistego. Po prostu kosmos, naprawdę. Oni tutaj w Tajlandii takie rzeczy wymyślają, że brak słów. Na razie. Witam was w ten piękny czwartek. Nie będzie chyba zaskoczeniem, jak powiem, że słoneczny. Ach, nie uświadczyliśmy tutaj jeszcze jakiejś burzy. Poza tym jedynym momentem, w którym płynęliśmy promem do tego miejsca. Wczoraj jak jechaliśmy sobie, już wracaliśmy z tego marketu wieczorem, przez chwilę kropiło i robiliśmy sobie nadzieję, że sobie usiądziemy na stoliczku sushi i będzie burza jakaś fajna, taka mocna. No niestety, jak dojechaliśmy do naszego hotelu, żadnego deszczu już nie było. Dziś ogólnie jest troszeczkę inna pogoda niż ostatnio, gdy byliśmy na tej plaży. Jest bardziej, jak widzicie, pochmurno, co sprawia również ten wiatr, że woda zabiera plażę. Gdzieś tyle plaży zostało. A wcześniej piach, no nie wiem, kończył się gdzieś tutaj. Żeby wejść do wody, trzeba było przejść spory kawałek piachu, plaży. Dziś już tak nie jest. Woda praktycznie dopływa do murku z tymi domkami. No ale to sprawia, o widzicie, jacyś Zirashans przyszli, że jest bardzo mało osób. Poza jakimś, widzicie, sprzedawcą, który chodzi i sprzedaje chusty, no jest osób bardzo mało. O, tam jest ich więcej, no ale tam jeżdżą na tych wodnych skuterach, czy jak to się tam nazywa. Ale ogólnie nie będę ściemniał. Jest przyjemnie, bo przynajmniej nie ma ludzi. Grzeje na ziplina. Ale już mi się nie chce wchodzić tymi schodkami. A zauważyłem, że jest coś takiego, jak taka kolejeczka. O, widzicie, jedzie fan. Hello! To wjedźmy. Nie będziemy się zażynać. Bo już trochę wszedłem stamtąd. Zobaczcie, jakie fajne widoki. No i to jest oczywiście kierownik. Nice? Okej. Okay. Tam się przebierałem. It's okay? Okay, ready? Yeah. Thanks. Whoa. 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 Ale stos. O kurde. Zobaczcie, jakie widoki. Tu jest znak stop. Ja. Thank you. Woo. Pan mnie tutaj przypina, bo zobaczcie. Trochę się czuję jak pies na uprzęży. Ale zobaczcie, jakie są widoki. Poczujcie, tu kierownik czeka na mnie. Ale zobaczcie. Niestety nie mogłem zabrać aparatu ze sobą, bo trzeba plecak zostawić. Stamtąd przyjechałem. A zobaczcie, jakie widoki. Trochę mi się trzęsie ręka. Ale GoPro ma stabilkę, więc wiecie. To co? Wracamy na drugą stronę. Najlepsze jest to przejechanie się. Chodźcie. It's okay? Yes. Okay, ready. 3, 2, 1, go. Whoa.
ale stos. Wow, yeah! Nice, it's okay. Thank you very much. Thank you. Słuchajcie, to jest chwila, ale jest mega zajebiście. Jak krzyczałem po drodze, to wybaczcie. No to po przejażdżce zimne piwko. To była szybka przejażdżka, ale naprawdę zajebista, powiem wam szczerze. Ale zobaczcie, jakie są widoki tutaj z miejsca z piwkiem. Jestem królem wyspy. Jestem na jej szczycie. Lamai Viewpoint. Wow, jeszcze mi się nogi trzęsą. To nie był tak dobry zjazd jak ten w Czarnogórze. Jeżeli nie widzieliście zjazdu w Czarnogórze, to bardzo wam polecam, bo to był zajebisty zjazd nad takim ogromnym kamionem. Ja wtedy pierwszy raz na ziplanie jechałem. Obczajcie. Tu gdzieś macie miniaturkę tego filmu. No i co? Słuchajcie, jedziemy już na dół. Tą samą drogą. Nie mam zamiaru schodzić. Jest mega duszno. Za mną jest kierownik, popatrzcie. Widoki przez chwilę fajne, drzewa zasłaniają większość, ale są takie fajne przez smyczki jak te, no widzicie? I wtedy jest fajnie. Jest parasoleczka, gdyby deszcz padał. No i to by było tyle, jeżeli chodzi o ten zipline. Thank you very much. Bye. Spadamy. Tutaj i tak trzeba kawałek zejść. Mam nadzieję, że ten krótki zjazd wam się podobał. Szkoda, że YouTube nie jest w stanie oddać, nie wiem, w jakiś sposób emocji, które za tym stały. Postanowiłem, że to pożegnanie z Tajlandią podzielę na dwie części. Więc już teraz, powoli, zapraszam was na kanał na część drugą. Do zobaczenia. Tutaj wszędzie w Tajlandii są takie dystrybutory z wodą czy czymś podobnym. Ja, słuchajcie, nie zdążyłem się dowiedzieć, do czego one są. Jeżeli ktoś z was wie, to proszę napiszcie mi, czy po prostu jest tutaj jakaś taka, wiecie, czysta woda do brania sobie. Bo bardzo często widzę, że ludzie podjeżdżają na skuterach i sobie w takie wielkie baniaczki tą wodę nalewają. Więc jeżeli ktoś z was wie, to niech mi napisze, bo naprawdę już nie miałem czasu zorientować się. Ale one są wszędzie, nawet w takich, wiecie, miejscach jak to, widzicie? O. No. To jeżeli ktoś wie, to niech mi da znać.